Zapraszam na odcinek polscy aktorzy i aktorki, którzy cierpieli na głęboką depresję. Olaf Lubaszenko, urodzony w grudniu 1968 we Wrocławiu, aktor filmowy i teatralny, reżyser i producent, prezenter telewizyjny, także wokalista i konferencjer, związany z teatrem Bafo. Laureat Orła i Czeskiego Lwa za pierwszoplanową rolę w filmie Zabić Sekala. Jest synem aktora Edwarda Lindy Lubaszenki oraz aktorki plastyczki i poetki Asi Łamtiuginy. Ma przyrodnią siostrę Beatę. Jego ojcem chrzestnym był świętej pamięci Jan Nowicki. Zadebiutował w wieku 14 lat w serialu Życie Kamila Kuranta. W 1997 zadebiutował jako reżyser filmem Sztos. Od września 2022 został dyrektorem teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Olaf Lubaszenko na depresję zachorował w wieku 47 lat. Depresja połączona była z otyłością, na którą cierpiał. W wywiadzie dla czasopisma Fakt opowiedział o tym, jak udało mu się wygrać z chorobą. Podkreślał imię swojej partnerki Hanny Wawrowskiej, dzięki której, jak mówi, udało mu się pokonać wszystkie obawy. Tu cytat. Wolę nie myśleć, co by było, gdyby nie Hania. W najlepszym razie dalej próbowałbym funkcjonować, nie wiedząc, co mi jest. Może po prostu taki jestem. Tłumaczyłem sobie przez lata. Wacław Kowalski, urodzony w maju 1916 w Grzacku, aktor filmowy i teatralny. W 1946 zadebiutował na dużym ekranie epizodyczną rolą śpiewaka z gitarą w pierwszym powojennym polskim filmie Zakazane piosenki. W 1951 zdał egzamin eksternistyczny. W latach 1948-55 występował w Łodzi, w Teatrze Pinokio i w Teatrze Nowym. W 1955 przeniósł się do Warszawy, grając kolejno w Teatrze Klasycznym, Teatrze Polskim i Teatrze na Woli. Z filmem związał się na dobre w latach 50. Zagrał w przeszło 100 filmach i serialach telewizyjnych, kreując zwykle role drugoplanowe i epizodyczne. W 1988 otrzymał Nagrodę Wiktora dla najpopularniejszej postaci TVP. Wybitny aktor miał dwóch synów, Jana urodzonego w 1946 oraz Macieja urodzonego w 1956. W 1982 młodszy z synów, student medycyny, zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Miał zaledwie 26 lat. Chłopcy byli jego dumą. Na nieszczęście śmierć młodego syna na zawsze odsunęła Wacława od aktorstwa. Nie chciał już występować, stracił całą radość i zmagał się z depresją. Do końca swojego życia nie mógł otrząsnąć się z tej tragedii. Aktor zmarł nagle w wyniku udaru mózgu. 27 października 1990 w Brwinowie. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym wraz z żoną i synem. Małgorzata Foremniak, urodzona w styczniu 1967 w Radomiu. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, a także osobowość telewizyjna. Córka Marianny i Kazimierza. Urodziła się w Radomiu, a wychowała w Jedlińsku. Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. W 1989 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Debiutowała w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, gdzie występowała do 1992. Uznanie telewidzów zdobyła rolą anestezjolog Zofii Stankiewicz-Burskiej w serialu Na dobre i na złe, w którym grała od 1996. Za tę rolę trzykrotnie otrzymała telekamerę w kategorii Najlepsza aktorka. W 2008 została jedną z jurorek w programie rozrywkowym TVN Mam Talent. Śmierć jej ojca oraz nękanie przez stalkera przypłaciła zdrowiem. Wpadła w depresję, ale udało jej się pokonać tę straszną chorobę. Bywało tak, że ciężko było mi wyjść z domu, mówiła. Zawsze jest moment krytyczny. Możesz utonąć albo się wynurzyć. Nad ranem pomyślałam, czy kogoś obchodzi, że w jakimś pokoiku jest strzępek kobiety i waliłbym o mur. Do kuwy nędzy Foremniak albo wóz, albo przewóz. Marcin Bosak, urodzony we wrześniu 1979 roku w Łodzi. Aktor filmowy i teatralny, a także telewizyjny. Ma młodszą siostrę Annę, finalistkę programu You Can Dance, po prostu tańcz. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łodzi. W 2003 ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Kilkukrotnie był mistrzem Polski juniorów karate. Po raz pierwszy trafił na szklany ekran w filmie telewizyjnym Marcela Schüttelhelma z piosenką Na Belweder. W 2002 zadebiutował w roli kelnera w sztuce Mikołaja Gogola Rewizor w reżyserii Andrzeja Domalika na deskach Warszawskiego Teatru Dramatycznego, z którym był związany w latach 2003-2012. W rozmowie z Anną Morawską-Borowiec, dziennikarką i inicjatorką kampanii Twarze Depresji, powiedział, że jego pierwszy epizod depresyjny nastąpił 3 lata temu.
Pierwszy lockdown nie zrujnował mnie psychicznie, wręcz przeciwnie, ale już kolejny, który miał miejsce jesienią i zimą, niestety wywarł na mnie tak silne piętno, że pojawił się ponownie epizod depresyjny. Był silniejszy niż pierwszy. Wtedy zmieniłem leczenie. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii ponownie poskutkowało i teraz na szczęście czuję się dobrze. Czytamy. Danuta Stenka, urodzona w październiku 1961 w Sierakowicach. Aktorka teatralna, filmowa, radiowa i dubbingowa. Dzieciństwo spędziła w Gowidlinie na Kaszubach. Jej matka była nauczycielką języka rosyjskiego, a ojciec elektromonterem. Ma starszego o 2 lata brata Eugeniusza. Ukończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Hieronima Derdowskiego w Kartuzach. Po maturze uczyła się języka rosyjskiego w gowidlińskiej szkole. Jako aktorka debiutowała w 1984 na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie, następnie grała również w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz warszawskich teatrach. Zdobywczyni licznych nagród filmowych, w tym 5 Kaczek, 2 Orłów i Złotego Mikrofonu. Laureatka Grand Prix na 61. kaliskich spotkaniach teatralnych. Aktorka cierpiała na chroniczną bezsenność, co połączyło się w głęboką depresję. Pewnego dnia poczuła, że już dłużej tak nie może żyć. Rozpoczęła długie farmakologiczne leczenie i regularne wizyty u psychologów. Terapia, wsparcie męża i córek oraz wiara w Boga pozwoliła jej po kilku latach nareszcie wyjść na prostą. Grażyna Błęcka-Kolska, urodzona w lutym 1962 w Łodzi, aktorka teatralna i filmowa, dorastała w Łasku. W 1984 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Po skończeniu szkoły aktorskiej występowała w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. W 1994 za rolę w Cudownym Miejscu zdobyła nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za rolę w Jasminum odebrała Złotą Podkowę na Festiwalu Wakacyjne Kadry w 2006. W 2018 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. 24 lipca 2014 miała we Wrocławiu wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła jej 23-letnia córka, Zuzanna. Aktorka w wywiadzie dla magazynu Zwierciadło opowiedziała, jak radzi sobie z powrotem do życia. Z powodu wypadku odczuwa ogromne poczucie winy, zmaga się z depresją. Trafiłam na dobrego psychologa, bardzo mi pomaga. Dla mnie priorytetem jest teraz fundacja, jako mantrę powtarzam, że musimy zbierać pieniądze na stypendium. Może wtedy przyjdzie mała radość. By upamiętnić córkę, założyła fundację wspierającą zdolną młodzież, Fabrykę Sensu. Piotr Zelt, urodzony w grudniu 1968 w Łodzi. Aktor telewizyjny, teatralny, filmowy i dubbingowy, prezenter telewizyjny. Jego ojciec był inżynierem, budował fabryki włókiennicze za granicą, m.in. w Egipcie, Iranie i Tanzanii, gdzie Piotr spędzał wakacje. Kiedy miał 8 lat, jego rodzice rozstali się, ale zgodnie dzielili się opieką nad synem. Jako nastolatek pomagał zaopatrywać kwiaciarnej znajomej swojej matki. Po maturze postanowił zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, gdzie studiował m.in. z Piotrem Szwedesem i Aleksandrą Justą. W 1991 debiutował rolą Lorda Mera Londynu w sztuce Williama Szekspira Ryszard III na scenie Łódzkiego Teatru Studyjnego 83 imienia Juliana Tuwima. Rozpoznawalność przyniosła mu kreacja Arniego w sitcomie telewizji Polsat 13 posterunek. O tym, jak walczyć z depresją, aktor mówił w TVN24 jako ambasador kampanii Twarze depresyjnie oceniam, akceptuję. Miał za sobą epizod depresyjny i musiał zawalczyć o powrót do zdrowia. Z powodzeniem. Absolutnie bez względu na status społeczny i czym dana osoba się zajmuje, ta choroba nie wybiera. Depresja może dotknąć absolutnie każdego, podkreślił.